i zginął. Nawet nie strzelił. Ale full giry. Ja nawet nie wiem, czy trafiłem, nie jestem pewien. A już ich tutaj nie zobaczymy. Najwyżej oni nas zobaczą i na hita zabiją. Trzeba zmienić pozycję. Musimy biec do żłobka po takiego jednego. Gdzie on się tam zespawnił? Tam. Muszę zobaczyć, kto ma live'ie tą jego akcję. Nie da się cofnąć. Zabezpieczyłem się. Zabezpieczyłem się. A później w obróbce, obróbka czyni cuda, postprodukcja. Okaże się, że to wy byliście w tym lesie, nie ja, że ja patrzyłem z daleka i że to wy zginęliście. Tak, wy zginęliście, a ja ich zabiłem dwóch. Takie rzeczy się będą wyprawiać. Ty, przyszło mi 59 minut temu. Trendowata, piano cover. Ale to jest chyba zwykły. Nie. Ty, jaki kaptur. Później sobie obejrzę. Co ja miałem zrobić? Poważniejsze, co miałem nie robić. No nie ginąć, no ale się nie udało, no. Z Diegiem trochę zeza chyba mamy. Diego mnie trafił, a oni dokończyli dzieła, jak już byłem poszłomiony. Nie, no, to chyba nie było. Nie wiem, jaka to ma prędkość wylotową. Strasznie wolno te pociski leciały. Najwolniej lecą chyba z VSS-a. To jest, no... To kurde, dopiero trzeba celować. Najlepiej jak nie, no, ale stanie... Spajseski to na blisko. No tak, tak. Ale na daleko niby też można, ale gość musi stanąć i 5 minut stać. I się modlić. Tak. Diego nie żyje. Zginął? Leży, no nie odzywa się. Chyba nie żyje. Ja też nie wiem, gdzie my mamy biec. W moją stronę. No, wy biegniecie... Aha, wy tutaj. No to my biegliśmy chyba w inną. Ja sobie... Diego teraz leży, coś robi. Zlutuję googlowo i do tradera. Tu jest pier... Person, person, interesting. Very interesting. Ale ja... Co to jest? Kolejna postać. Tym razem Aleksander Wielki, tak ją nazwę. Aleksander... Bigus Aleksandrus. O, Bigus Aleksandrus, to posługujmy się prawdziwym imieniem. Moja piękna dziewczyno z PGR-u i nazwiskiem. Byłaś mis Gustaw. PRL-u. Moja piękna dziewczyno z PGR-u, ty byłaś mis okay. PRL-u. Twoje piękne oczy i usta. Twój fajny tył. Ale zajebisty ustr, nie? Pod remizę, gdzie dotkniemy twoich ust, twoje piękne oczy i usta, twój fajny tyłek i śliczny biust. Złapnie za rękę, pójdziemy pod remizę, gdzie dotkniemy twoich ust. Gustaw Jelen. 8 złotych. Elo siura, co tu taka cisza? Ruchata coś, czy was ruchają XD? Dziękuję, Gustaw Jeleń. Witam w Gustaw. Witam serdecznie, Gustawie. Ty zawsze jak przychodzisz, to już ten... właśnie zginąłem, bo pierwsza moja postać dzisiejsza to była Coco Chanel. To był facet. Druga postać teraz Bigus Aleksandrus, tak? Tak, Bigus Aleksandrus. I zobaczymy, może mu się bardziej poszczęści. Ja będę dzisiaj tak do 20 gdzieś, czyli jeszcze 40 minut około. Później jeszcze ogarnę parę spraw i pójdę spać, żeby się wyspać na pełnej. Dziękuję bardzo, Gustawie, dzięki, witam serdecznie. Ale dziwnie na tym serwerze, jest tak ciemno jakoś, powiem wam. Także patrzę w górę, to mi się przyciemnia. Patrzę w dół, mi się rozciemnia. Jakoś tak dziwnie. Kurde, znalazłbym serwer taki bez baz właśnie, bo trochę mnie denerwuje to, że wszyscy są wystakowani. Że full giry same. Znowu, tutaj na Rarmedzie, bo gramy na Rarmedzie, znowu mnie to troszkę irytuje. Ale te bazy mnie właśnie irytują, ale znalazłem serwer Day One. No bazes i spróbuję na nim zagrać następnym razem. To jest serwer już hardkorowy, bo tam nie ma bodajże, tam nie zwiększają lootu, więc będzie hardkorowo. Czyli nie jakieś kanapeczki, tylko stejki hardkorowo. No, ale te bazy właśnie. To tak ciemno jest, kuźwa, wszystko jest takie ciemne, nie? Że czarne jest czarne, a białe jest białe, naprawdę tutaj, nie? Czy to dobrze? Stańcie sami. Ale naprawdę, ta czerń jest czarna. Czarna.
A ty, ja mam w monitorze takie jeszcze ustawienie jedno, pamiętam. Rydza, jak ty się przeziębisz tak na golasa biegać? Black boost. Ja mam już full monitor, no jasna dupa, bo ustawiałem monitor. Już wiem, dlaczego ja mam tak ciemno, bo ja mam opcję w monitorze Black Boost, muszę sobie dać na fulla, no pewnie. Ale teraz mam za jasno, ale trudno, bo muszę widzieć wszystkich. To dlatego zginąłem, no tak, bo nie widziałem tak dobrze, wiem dlaczego. Bo już myślałem, że to skill, a to jednak pomyłka. To jednak nie skill. Dobra. Nic nie znalazłem na sprzedaż. A macie może jakiegoś darmowego gana dla mnie? Mam tylko... No ciężko będzie, mogę ci to moje Infinity dać. Mam tylko ciało. A bo tą snajperkę ci mogę dać. A to nie, nie, to za dużo, to... Znaleźć to nie znalazłem nic po drodze. O, mam maczetę, bo już mam coś. Kupię za nią Blaze'a. Tu się ciemno robi, chuja będzie widać. A no właśnie, tu jest ciemność, no. Na Basically Vanilla nie było noc. Tutaj jest ciemno jak dup. A nawet gorzej. A ty, Diego, co robisz właściwie? Niego chyba znowu nie ma. Siedzę w krzaku. A nie, jest. A po... Jakie li... I patrzę sobie na te myśliwskie pod nowym. Ale dobre. Fasoleczka. Skipping buga mam, ale nie wiem, czy coś się opłaca z tego robić. Kurwa, zdradzasz naszą pozycję, co ty robisz? Krzaki. O, long sticka mam. Tutaj się sprzedam drewno. Będę drwalem. Będę sprzedawał drewno. Ty co jest? Mam dwa... Rączkę masz, będziesz magiem. Mam dwa kije. I nikt mnie nie zabije. A ty, no zajebiste. Mam dwa kije i nikt mnie nie zabije. Biegnę do Diego, pochwalić mu się. O, może coś znajdę na tych huntingowych właśnie. Dobry pomysł. Mam dwa kije i nikt mnie nie zabije. Alt F4, co? Aha, skrót. Kliknij se, śmiało. No tak, ciemne jest, że jedną czarną plamę tylko widzę. O, ja nawet na Black Boostie gówno widzę. No myślałem, żeby sobie czołówkę kupić. To nie, już ciemno jeszcze nie będzie tak szybko, no. Patrz, Diego, widziałeś? Mam dwa kije i nikt mnie nie zabije na plecach. Sanki mam na plecach. Ty, gdybym się tak położył plecami, to bym normalnie... I konio by mnie ciągnął, to mam... To jestem sankami. A mam tu bluzę dla ciebie, chodź szybko, szybko. To... NW. Biegnie na N, w stronę N. Dobra. Ty 108 macie? Ten budynku na NW zniknął. Dobra, ja tego budynku nie widzę. Ja jestem właśnie obok. No nie mogę oznaczyć niestety, no. Tam gdzie Frycek, tam po prawej jego budynek. Nie wiem, czy przebiegł dalej, czy wszedł do niego. Nie, nie, jest teraz tym następny NW, no. Tam są drzwi, no. Dwóch. Nie, to zombie jest. Wlazłeś mi pod celownik, ale nie ważne. Nie zauważyłem, sorry. Boję się. Słusznie. Powiedz mu, że masz dwa kije. Podobno się nie boi. Nikt cię nie zabije, no. Dobra, lecę tam do niego z P90. Kto ma 308? Ja znalazłem gana na 308, jeden nabój bym naładował. No, ja mam. Dobra, rozdziela nas płot. Jak tu się przejść przez ten płot. O, jesteśmy. Kurwa mnie wystraszył. Ja nie mam nic w ręce, czekaj. Spierdalaj ode mnie. Dobra, Fercjany, idę na Namalsk pobiegać. A znowu na Namalsku biegasz, super. No to trzymaj się, Gustaw Jelen. Dziękuję bardzo, że wpadłeś. Dziękuję za donata, bardzo dziękuję. Boże. Jak podzielić amunicję, żeby nie dać swojego staka? A to prawym chyba. A dobra, podzieliłem. Leży na ziemi 9. O, dzięki. Dobra, to ja idę. Ja wyszedł z tego budynku, widziałeś? Wyszedł, no. Prosto na pobieg? Nie wiem, jakby na szpital chyba. Kurwa, tak ciemno. Bo biegł jakby w rzeczach, nie? A wybiegł z gołą dupą. Bo bazy tam mają, ty. Bo tam była baza. Mam go. Jest. Pierdala. Kuźwa. Co on kurwa robi? Ucieka, no. Leży. Pięknie. Tak, chyba golasik jest. Dobra, ja biorę Doktaga i resztę Fryskowi zostawiam. Już tu biegnie. Co? Jeszcze ktoś chyba wbiegł, uwaga. Albo zombie. Nie, zombie, dobra. Zombie. Weź tego z luty, Frycek. Dzięki. Ale dwa kije muszę wyrzucić. Kurwa, małpiszonie, no nie goń go. Biorę Winter Sparka. Tu on nie stoi. A tutaj. Odrzec, zostaw to. Wódę sobie wzię. Wóda zryje banie. Nie wiem, czy w tym pistolecie są napoje. Muszę... No kuźwa. Są. Chyba ty, są. Ja tą wyrzucę, tą Winter Sparkę. U mnie te spodnie dupy też bym mógł wywalić. A, ja mam tu dla ciebie tą kamizelkę, taką bluzę ładną. O, dzięki. Masz. Ale to też jest białe. No, ale no i co? Dobra, dziękuję. Ciemno jest, nie zauważam cię. Teraz tak. Jack Daniels. Czekaj, co wchodzi do skautera? 5,56. Nie mam tak. Naleję ci. Nalej. O, jakie dobre. Po maluchu, no. Daj kądziowi też. A.
Stój spokojnie. Spokojnie. Do gęby i w lewo. Ale ja nie chcę, wujku. I jak dają. I młody, musisz się uczyć. Typowe wesele polskie. Tak. Osłaniam. Kogo osłaniasz? Was. Tak, to też w budynku stoimy. To tylko, ale jak stukam, nie? No jak alien. Chyba po dachu na pewno. I ktoś was tak wiesz. Słyszycie nagle, że na dachu macie gościa. Musicie wzywać służby, nie? Żeby go zdjąć. Święty Mikołaj. Święty Mikołaj. To gdzie biegniemy? Przed siebie to na pewno, a gdzie to nie? No, na pewno nie w miejscach, gdzie są fulgiry, czyli biegniemy do nowego, nie? Bo do starego sobie odpuścimy, myślę. Oje. Nie mogę zaznaczyć, co ktoś mnie zbanował w grupie? No. Ej, no weź, nie żartuj. Ja do domu, gdzie to jest. Tam, ja się co? Życie mi spada. Masz leczenie? Jak nie, to ci dam. Co mam? Leczenie, jak nie, to ci dam. A nie, już przestało. Nazywa się mój gun Contender, ale baję. Dobra, ja do miasta od razu biegnę, bo z tej snajperki to chuja widać po nocy. Uważaj na full gearów z Noctowizji. Mam nadzieję, że Noctowizji nikt nie będzie mieć. Sam bym sobie w sumie zakupił, się przydałoby. A da się kupić Noctowizję tutaj na serwie? Nie pamiętam. Chyba się da, czemu nie? Nie wiem, czy tylko nie znaleźć, a chyba się da kupić. Nie, chyba była opcja Night Vision. To polutowane będzie. Jak zwykle na daleko z daleka. Zegarek, ale jaja. Rolex? No, wiem, która godzina teraz. Pewnie dużo kosztuje. To ja teraz kupię sobie, będę full gearem. Aj, cholipka, to dzisiaj już nie będę full gearem. A właśnie, do której ty frycek siedzisz? No, do 20 niestety. Ty, no. No ale co, noc jest, nie? No co, do jeszcze jednej śmierci, no. Albo do śmierci. Noc, już północ tu jest, za chwilę będzie dzień. Mówisz 7 godzin snu, o. A dwie już spałeś. Godzinę, no. No, godzinę spałem i 6 godzin, dlatego no, chcę zobaczyć ten komputer. Ty, albo na Black Marketa pobiegniemy. Teraz zaczniemy biec. Ja bym se tam kupił gany. A masz kasę? No, pewnie. Mam tak, iPhone'a jednego, iPhone'a drugiego, retro Game Boya i zegarek. To jest bardzo. No tak, bo ten typ przecież, no zapomniałem, że tego zlutowałeś. No i ty miał tak. Tak. No bo zginąłeś, no to należało ci coś. Tak. Żeby Diego co, miał porówną. Taką samą politykę. Dobra, wiesz co, faktycznie masz rację, oddaję wszystko, co będziemy się pierdolić. Nie, oddam, mam broń, jestem uzbrojony. To ten, to twój wielbłąd w końcu. Tak. On jeszcze nie wie. Tak. Osioł, pakujesz na niego rzeczy. Tak, juczny, później związujesz przed trailerem. W kajdanki. Skrzynki tu są, chyba wszystkie puste. Tak. Puściutko, na jednej rzeczy nie znam. Kieruję żur. Dobranoc. Co? Który? Ktoś może być na policji. Mam przeczucie. Psy? No właśnie. No tutaj zamurowane w trzy dupy. Byłeś na policji czy nie byłeś? Nie, a przeczuwam niebezpieczeństwo tam. To aż się prosi tutaj, żeby przykampić no, w ciemności. O, ubranko mam, super. Słod. No i tu może ktoś kampić. Możesz iść pierwszy. Paniam, wchodzimy jak komandosi. Dupy. Piętro czyste. Brawo 4, wchodzę na dach. Drzwi zamknięte. Wyszukuję dach. Pod dachówkami nie ma. Pod papą. Opuszczam policję. Biegnę do Diego. A on zawsze jak kot, swoimi ścieżkami. I to jeszcze, żeby były mądre. Czyli biegniesz na Black Marketa, nie? Nie wiem, biegnę gdzieś tam. To dawaj na Black Marketa. Sprzedamy to, ja sprzedam. Biedaku. Jest pewien haczyk. Ty chcesz tam dobiec z takim ekwipunkiem? No właśnie, no bo ja nic nie mam i nie mam opcji, żeby mieć. To musielibyśmy się wracać. A po co, nie? Znaczy w sumie to mógłbym coś znaleźć na militarkach, nie? A to może biegnijmy na lotnisko po prostu. No. Ty, dobre, no, na lotnisko.
tutaj zaznaczyłem. W tym hasioku najpierw, nie? Gdzie ty już tam poli? A tam. To ja znajdę jakiegoś progana Uber. A ja z proganem jestem niebezpieczny. Ja tu końcia będę oświetlał, żebym widział. O kurwa, ale jasno. Ty, ale to was jest widać. Słońce. Nie wiem, czy to dobry pomysł, może lepiej po siemaku biegać. Nie, ja pierdolę. Ale też was widać. Nocno. Ale jebło. Tak, gość się wpulgirował. Kupił sobie noktowizję jako celownik, a ty zapalisz mu lampę nagle i was nie widać, nie? Taka biała kropka się porusza. Tak, no i zajebiście. Ale z tym lotniskiem wymyśliliśmy, to było dobre. A jest to termowizja? Nie, nie kojarzę. Kurwa, w nocy z termo biegać, ale zajebiste było. Armia jest, ale tu nie. Jak predator. Get to the chopa. O, jeszcze chopa nie słyszeliśmy, nie? Ani raz. Aż dziwne, że nie ma, że nie słyszeliśmy żadnego chopa, nie? Mielę sobie za chwilę owsianeczkę zajebistą, kwiatki. A jeszcze tosty sobie muszę zrobić. Margaryna, tosty, oj, to będzie życie zaraz. O, i jeszcze pobiorę ten filmik z choja wczorajszego. To ja by, co był remis na koniec, zaatakowaliśmy kondzia. Ale było zdrady, bo ty Diego nie wiesz, nie? Jakby Diego był w gierce, to czuję, że jedyny by stanął po mojej stronie, by zdrajcy wszyscy. Kondzie jako Rzesza grał, ja jako Włochy, Mateo! Jako ZSRR, nie? I Domino na Francji, tak. A, i Domino, no i jeszcze nie było nikogo na Francji, Wielkiej Brytanii, bo zaczęliśmy grę. No i oczywiście Kondzie... Nie, weszli tam. Aha, ale to trochę później, no w 38, no, nie tak. Dopiero. I ten, Kondzie oczywiście agresor mu się włączył i ten, i na Polskę... Od razu zajął bota i to zajął prawie szybciej niż ja Etiopię Włochami, nie? Dosłownie tydzień szybciej chyba zająłem Etiopię, bo dałem, że cele wojenne od razu można uzasadniać i ten... I później poszedł Kondzie oczywiście agresywnie na Mateo. To ja poszedłem na Kondzie po jakimś czasie. Mateo, to ja... A nie, i w tym momencie też chyba wszedł właśnie Francja i Wielka Brytania, gracze, prawdziwi ludzie, nie? Duszan i Bigosik. Bigosik na Wielkiej Brytanii. Duszan... Na Frankreich. No i my się dogadujemy z Duszanem i z Bigosikiem. Mówię, dawaj na tego Kondzia, bo on jest agresywny i zaraz podbije Rosję, a wtedy jest nie do zatrzymania. No i oni mówią, dobra. I zaatakowaliśmy Kondzia. I ja widzę, zająłem Austrię, czyli on się wkurzył, bo jego, wiesz, kraj zająłem, nie? Bo malarski. I on się tak zdenerwował, ale nie mógł mi nic zrobić, bo byłem zbyt potężny i zbyt ogarniałem mikro. I mówię, Kondzia nie przepchnę, nie mogłem go przepchnąć. I zaatakowałem Francję nagle, nie? Jak w 10 dni uzasadniłem, zaatakowałem Duszana. Zaatakowałem, wbiłem się w niego, ale dupa, nic nie wyszło. I Kondzio zaatakował jego i tam, no i później ogólnie przegrałem, bo wojna domowa mi wybuchła. Dostałeś wojnę domową, bo ci zrobili desant, jak ci nie było. A desant, Duszan zrobił desant, Francja mi zrobiła, no. A Kondzio zajął Francję, Paryż, ja przychodzę, 10 minut mnie nie było. Paryż zajęty, Rzym zajęty. I właśnie, Paryż się przeniósł do Rzymu, nie? No i później został Bigosik i ten, i Kondzio, a my tam jako te rozbiór państwa mieli, rozbiory. Cześć Matix, witam serdecznie, Matix. Witam, witam. No to Diego już nie planuje z nami grać w foja? Nie wiem, nie chcę. Diego powiedział, że ma to w dupie. Jego słowa. Nic to nie było. Poza Falem i Larem. Smoł tu leżał. O, w dupę, nie zauważyłem. Oznaczam militarne. Ale coś mi się wydaje, że ktoś zginie. I to deszczyk pada, nie? W deszczu właśnie zawsze ktoś ginie. Żeby nie było, że otworzysz drzwi i nagle full auto w tym wieku. No to możliwe, bo ja bym tak się przykam. Dobra, wbijam na militarne. Mam jedzenie. Zamknięte drzwi były, ale się zestresowałem. Drugie też. O nie, kibel zamknięty jest. Zapiklokowany. Nie. To tam u ciebie. Dobrze, jakoś leci. Wstaję, przekładam kolejne strony w tej książce zwanej życiem. No, wiadomo, skład wipy. Jak to wiesz, dzień jak codzień, nie? W DayZ. Tutaj skład wipik, 5 typa zabitych. Tu 10. Tutaj 3 skład. Tu mnie wyzywają na czacie. Taki... Ja, widziałeś to, patrz. Ale mi przyniosłeś szczęście, wiedziałem. Że jak wejdziesz, to od razu będzie fajnie. Ja pierniczę, zajebiście, dzięki. Mogę skauta wywalić. Zesracie się z zazdrości. Takie rzeczy znalazłem. O nie, zamknięte. Jeszcze je donieś. Pół litra to ja do domu nie doniosę, ale to doniosę, bo to nie pół litra. Pijesz po drodze? Tak. Uwaga, otwieram. Ktoś tu jest na pewno. O, latach. Nikogo nie ma, drzwi zamknięte, ale ja. Ale bieda, ktoś tu lutował. O, mam słuchawki. Są tu słuchawki? Ale zajebiście. Ale nic nie dają chyba. Jak to nie? Features...
tak samo głośno. Diego, ty tam pełny jesteś, że nie idziesz nic lutować? Znaczy, ja mam wszystko, co chciałem. Nic nie potrzebuję. Palić ich. Chodzę do namiotu B4. O, mam magazynek właśnie do mojej broni, której nie zdradzę. Pepesza. To nie dziewczyn. Znalazłem wieprza. To jest kałach na naboje do shotguna. Wziąłem, aha, wieprz. A nie. Na 308, ty. Ja, to ty będziesz siał spustoszenie w czerwcach kobiet. Yeah. To ty chyba fala znalazłeś. Odmianę fala, no. Aha, on ma tak, magazynek na 308, ale ogólnie gun to jest na naboje do shotguna. A nie Matix, nie tylko w DayZ, też, też w Hearts of Iron 4. Drugi kanał jest w opisie do Hearts of Iron 4. Ostatnio organizowałem Mistrzostwa Polski w Hearts of Iron 4. I jest też link do Discorda, największej społeczności w Polsce, do naszego Discorda właśnie. Hearts of Iron fucking 4. Ty zjedz coś, bo zdechniesz, no właśnie. Robi się coraz jaśniej. I niebezpiecznie. Dokładnie. No tutaj na pewno coś będzie. Pełuję w dupie, że coś tutaj będzie. O nie, restart serwera da 3 minuty. No, budowie dupy. Jak tu coś kampi. O, nic, zawał. Helena, zawał. O nie, no, nie powinienem skakać. Popatrzę na lotnisko. Co jest? Uj. Co jest? Strzelałem do zombie. No. Kurde, nie mam spodni dalej. Jestem gołodupcem, dosłownie. O, kurteczkę zajebistą, ale... No, lepsza jest, bo coś ma... pojemności. Restart. Ja, wywaliło mnie akurat, jak chciałem się kurwa bandażować. O nie. Widzisz, że nie umrę. W Battlefielda nie gram, kurczę. Doceniam Battlefieldy. Więc idziemy jeszcze do zgonu, wchodzimy, nie? No i tego, są do BM-a. Tak, no. Tak do BM-a. W sensie, no, jak nie zginiemy, BM. Nie? A że idziemy teraz do BM-a od razu? Znaczy, no jeszcze no, przez lotnisko, nie? Tak, tak, chyba. dokładnie, no. Ale co, tak przez lotnisko, że na, aż na tam, jak to się nazywało, jak ja mogłem zapomnieć? Na samej górze, Basznaja. Jak to się nazywa? Basznaja, no, Basznaja. Nie, no tak, to aż chyba nie. Do tych namiotów zwykłych na dole. Dobra, do namiotów i, tak, bo to jest taka droga. I później do BM-a na śmierć, no. Chyba, że będą się tam strzelać, no to idziemy. Zgadza się. A będą, bo teraz się pokrywali jak szczury pod miotłą się mówi, nie? A później... A teraz wyjdą. Lochy wyjdą. Mamy to dziki. Pamię przycisk play. Battlefield jest super. Właśnie tak, patrzę na te let's play'e i się zachwycam, kurde, Battlefieldami i tak dalej. Ale jakoś ja ledwo mam czas właśnie na tego hoja, Hearts of Iron 4 i DayZ właśnie. Co to jest, właśnie. Moja postać u ciebie tam na tym live'ie? Dlaczego twoja postać? Ty, rzeczywiście? To ty? Nie, to moja nie, postać. Nie, ma innego gana. To ja, a, to ja. A, no i widzę, jakiego masz gana, złodzieju. Złodziej. O, zaraz wam powiem, kiedy możecie wbijać. No, ale fajna na tapetkę, ty, zrobię sobie zdjęcie. Big green screen. Fajnie, tak po prawej. To jest, ile oni restartują, co oni to ręcznie robią? Ja już możecie klikać, no. O, właśnie. To wejdziemy jako piersi. Jakieś cytaty, lewy dolny róg chyba. Można było pisać na Discordzie, może czytać. Four doors, more horse. Wygląda bardziej jak arma ten tych dwóch gości w tym. We up all night to play days just better. Teraz się łączy. Też macie connecting, to już macie kolejkę. Nie, connecting. Nie było, że się zbugowało i wejdziemy ostatnio. Zrobimy szybki serwer YPIK, która tam godzina. Znaczy skład YPIK. 20, idealnie. Skład YPIK i... Dara. Chociaż 5 było, a nie tam jak zwykle po jednym. A ten żołnierz na plecaku ma kod QR, widzieliście? 14 jest. Zeskanuj ten kod. Wróg podchodzi, skanuje i już wiesz, o co chodzi, nie? Albo to dla kolegi masz kod QR, kolega ma takie okulary zajebiste, ale okulary Google'a i od razu masz imię, nazwisko, tętno, puls. Puls i tętno od razu. I ciśnienie krwi, nie? I dupy. Siódmy, szósty. Kurde, kawy nie mam w całym domu. Muszę zobaczyć, ja ze dwóch, czwarty jestem w kolejce. Obecny. Ale mnie cofnęło. No ale dobra, jestem. Ty, ja jestem w tym, na wybrzeżu. Tak mnie cofnęło. Halo? No, witam. No, cofnęło mnie w czasie, jestem na wybrzeżu. To ty gada. A nie, to jest ten. A jestem w Nowym Soborze. No to lekko cofnęło, nie? Właśnie widzę. No, witam. No, cofnęło mnie w czasie, jestem na wybrzeżu.
Podgląd całodobowy. Oj, że złodziej. Też kłamca. Kłamca. O, cześć Arkokos, witam serdecznie. Serwer Rearmed EU3. O kurde, co jest? Rearmed EU3 tym razem, ale ja będę, znaczy my teraz jesteśmy do śmierci, nie? A jesteśmy na lotnisku, na serwerze bardzo PvP, więc właściwie, no, ja już o 20 miałem lecieć, a ten, ale mody możesz pobrać jak chcesz, nie? To też byśmy grali razem wtedy, nie? A ten, ale ja też będę próbował grać na serwerze takim day one, ale tam chyba praktycznie nie ma modów, tam dwa mody. O, kilka w sumie jest, ale takich lekko ważących. Day one, no bases, bo ja marzę o graniu na serwerze bez baz, w końcu. Bo denerwują mnie właśnie full geary ciągłe. No, ale teraz gramy właśnie na Rearmedzie, na którym to prawda, że jest dużo full gearów, ale samemu też się łatwo sfulgirować. Na przykład mam już Skara, nie? No gdzie oni są? A wy którzy w kolejce? Ja się ładuję. Piąty. Mam ammo do takiego HK-400. Mogę zrobić do HK-417. A gdzie stał Kondzio? Gdzie on stoi? Nie wiem. A tutaj, dobra. No, sam mamy wyleciło krat. Aha, no to chuje wyleciło. Nie ważne. Kondzio, tutaj artyleria będzie bombardować. Nie, to ja bona puściłem. Czemu się pasek z broniami nie pokazuje na dole? A, to jeśli dalej ci się nie pokazuje, to przytrzymaj tyldę. A nie, to wtedy ci zniknie cały HUD. Zniknął ci, tak? No tak, ale nie pojawiło się z powrotem nic. To raz kliknij tyldę. Też nic nie działa. A, no to bugi, ale to niepotrzebne. Na tabie, jak klikniesz tab, to wtedy widzisz na chwilę, nie? Jak masz ekwipunek. No to tak. To się chyba zbugowało. Ja nawet sobie wyłączam często ten pas, żeby imersję mieć. Wtedy serwer wygląda na mniej rozmodowany. To on się tu cieszy. Tak, co to było? Ja, SW, rozumiem nie to, co masz w ręce teraz, bo to jest jakieś gówno, tak? Ale to, co masz na tym. SW, to ja kupiłem gówce. Aha, no to co to niby jest, co mi się tak chwalisz tym? A nie, taki gówno. A, zaciąłeś się tutaj jak coś. A zaraz się odejdzie. O, odciąłeś. Na chwilę. Aha. Ty tu jadek. Dostrzał go, kurwa. Ty, to ja się chyba tak zacinam. Chodzę gdzieś w pizdu. Nie, że dwóch nie. Tak, ty się zacinasz. Kurwa, gdzie ty mało ty pobiegł? W kierunku tak 120, tam przebiegłem na tą stronę, za tą górkę. O, jestem. Wrócił do żywych. Jako tako, jeszcze się tak, no, odcinam powoli. Nie podoba mi się, że te typy tam są. To jest plecak 70. Coś, rycek? No, no. Gdzie to? Dawaj tu do mnie. Obok. Ty, coś tu leży na ziemi zajebistego. M24 podniosłem. Pod jego nie podniósł tego, chyba się zaciął. Ale jaja, i oddał mi. Czy mamy dwa takie same? No, ja tam nie byłem, bo tu były typy i coś gadały. Mogę tu nie biegać. Się przywitał się tam tylko. Pobiegł gdzieś w pizdu. Oddaj to, co masz. Zapomnij! Dam ci SV. Forget trzema about. Trzema magazynkami. To ma lunetkę. Ty czekaj, czemu ja nie mogę ten? Moje też ma lunetkę. Uch, nic mnie nie zabiło. Ja, plecak tu leży zajebisty. No, mówiłem to pami z łotorynki, też widzę. Nie, ja to sam znalazłem teraz. Ej, ktoś mi coś zabrał. Oddawaj to! Oddawaj, bo cię zastrzelę. To nic nie będziesz miał. Oddawaj, bo cię zastrzelę. Ciekawe czym. Skara mam, zapomniałeś mi zabrać. Kurde, najpierw zacznę od nóg. Zacznę od nóg i będę się posuwał coraz wyżej. Gdzie ty jesteś? Będziesz go posuwać? Nie. Coraz wyżej. Gdzie on jest? Tutaj. Aha. Masz downa? Oddawaj, zostaw, nie baw się w ciuciubabkę, nie bawimy się w ciuciubabkę. Oddaj, a jak padnie pod ziemię, nie żyjesz. A ten dalej, dupą biega. No kuźwa, kto zombie tutaj przyprowadził? Strzały? To wy? To ja. Będę zombie. Całą armię gdzieś tu przyprowadził. Ale zajebisty ten. Vortex Razor HD1, muszę zapamiętać. Vortex Razor HD. Mam nadzieję, że to wy. Ja was osłaniam. Kiedyś tak na Diego się gość przyczaił właśnie na wyjście. I go uratowałem. Uj. Ale fajnie chodzi, kurde. Wyłączyłem streama i fajnie chodzi. Sam mi się wyłączył przez meta. To jeszcze jak się biega. No ale genialnie chodzi, to dlatego przegrywałem PvP, to już wiem. No stream to dość mocno ten. Tak. Ale drugiego kompa właśnie mam, stoi, dostałem od takiej fanki i ten, mam go w pokoju, właśnie odebrałem od niej. Fanka nazywa się Zbigniew. Bardzo męskie imię jak na fankę. Zbigniew lat 48. Fanka nazywa się Zbigniew.
Czemu to jest głośne? Ty, to wcale nie jest wyciszone. Teraz do mnie co doszło. Wyciszone. Ja myślałem, że to wyciszone jest. Ty, ale jaja. To więcej on nie ładuje z magazynka, tylko do komory z plecaka. Musisz magazynek naładować. Jest naładowany na full, ale woli ze spodni brać. No muszę przeładować. Ja nawet styka jak przybliżam. Ale imersja. Tam jakiś trader jest. A już pobiegł. Za śmigłowce można kupić. No to szczerze, że nas nie stać, już na zbiórkę zrobili. Więc muszę zużyć apteczkę. ATC-ku, przez... gość w ATC-ku, uwaga. Plecy! A nie, dobra, to jest zombie. Kurwa, myślałem o takim sprintem bieg. Gość w ATC-ku. NW. Ubezpieczenie nie, od nieszczęśliwych wydatków. Wypadków. Nie wiem, który to jest ATC-k. Ta obserwacyjna, największa ta wieża militarna. Nie, to daleko. To daleko oznaczone. Ale gość w ATC-ku, przynajmniej jeden. Na głowie jesień, średniowiecza. Pewnie czeka nam. A jest w oknie, no. Jest, wychyla się i będzie strzelał do mnie chyba. O kuźwa, widział mnie chyba. O kuźwa, chyba mnie widział. No, kto to strzelał? A kuźwa do niego, tak? Dobra. Ja strzeliłem do niego, ale nie wiem. Już się tak gapił z innego okna będę. Kurwa, marka nie mogę dać, nie wiem jaka odległość. Może 300, nie wiem. Nie, czego kurwa nie zabiłem. Widzieliście go pod moim strzale? Ja widziałem. Nie, jest chyba. Nie, dobra. Tekstury. Patrzcie, gdzie ja jestem. Trzeba toczyć, skurwysyna. Chyba trzeba biec do niego, to będzie najlepsze. We trójkę. Ciekawe, czy ode mnie dostał, czy nie. Bo nie ma go. No, śpi chyba. Albo czeka na nas. Albo udaje zdechłego. No dobrze mu idzie. Frycek ma najniższą cierpliwość, to tam pójdzie zaraz. Się dowiemy. Idę. Nie, to może razem, bo tak to po kolei by nas wystrzelał. No ja go zdejmę no. Lekko. We trzech, na pełny make. Już bazobi mnie zaraz zabije. Jeden magazynek, jak coś do kołacha, to ciebie bije. To żeś go zamknął. O, gdzie te zombie? Ile jeszcze tego? Bandażuje się. Nie no, ale raczej nie zginął, musiałby w głowę dostać, nie wiem. Ja jeszcze to był strzał taki, wiesz, z dupy, bo już do mnie celował. No, ale ten z dupy się okazał niezły. Nie no, może tylko faktycznie zabijeś, może ja go trafiłem, no. Tylko dobijeś jakoś. Oj wie. No tak, chodzi jak go trafił, a ty wtedy gdziekolwiek byś mógł go zabić. Kurwa, ten zombie jak nie padł na hita. Pieprzaj ode mnie. No kurwa, wytrzymały taki. Kurwa, kolejny. Odpierdol się ode mnie. Ja w czasie waszych zabaw ja pokrywam jak coś tutaj azymut. My go otaczamy. O Boże, okno. To? Nic. Ja pokrywam azymut na czas waszych tych. No ja tu patrzę na boczne okna, nie? Nie te, co my widzieliśmy. Tylko do... Dobra. To nie widzę. Dobra. Albo kampi, a tam jest tyle miejsc do kampienia. No tak, posuwam się do przodu. Ja bardziej z lewej zajdę, tego się nikt nie spodziewa, to nigdy nikt nie idzie stąd. A ile tam jest wejść? Nie wiem, dwa. Jedno tylko? Na górę dwa, jedno, ale... po schodach, nie? No ale wewnątrz jest pełno tych pokoi, jeszcze jakieś gówna tam stoją. Może coś już spieprzył. Spieprzył go już. Tu od boku go nie widzę nigdzie. Metal, żebym słyszał. Kolejny zombie, no. Cały. A to ty. To ja. Podsłuchuję. No posłuchaj może. Coś tam połazi. Nie no, ale jak tak strzela, to powinien się wychylić chyba. O kurwa, noktowizja. Ja, no to... I plecak 130 miejsca. Jezu, to chyba kogoś obrabował. No nic, też tam wbijam do tego ATC-ka. Ty w ogóle zwłoki leżą przed policją i przed więzieniem. Ty tam był zombie z tym pancerzem takim dużo lepszym. O, to by mi się przydał, to w głowę trzeba go. Kurwa, ile ich tu jeszcze? Dostałem. Aha. Ty, nie wiem gdzie on strzelił, na górze chyba, na samej górze. Idę. Ja pierdolę. Góry mnie zdjął, wychylił się, bo patrzyłem wcześniej, nie było. Na schodach, uważajcie. Ja byłem za tobą. To ty mnie zabiłeś? Nie, no za tobą. Już myślałem. Bigus Aleksandrus, tak się skończy. A ja tego Nejda, nie chcę z tym zrobić. Nie wiem czy ja chcę tam wchodzić. No bo tak go posiekał. Ale tak, ja tak mnie posiekał, ja słyszałem jak mi sieka, nie? Jak ogórek i to nie kiszony. Jak cebulkę. Tak, jak cebulkę, obierał mnie. Dobra, no to trzymajcie się. To dzięki za grę. Kładła i piki dzisiaj leciały ostre. Dobra, to na razie, cześć. Cześć.